Cześć kochani, dostaję od Was dużo pytań, jak robię mój makijaż oraz jak dbam o moje włosy, dlatego dzisiaj w ten niedzielny poranek, jak szykuję się do kościoła, pokażę Wam dokładnie, jakich kosmetyków używam, jak dbam o moją cerę oraz później pokażę Wam również, jakich kosmetyków używam do włosów i jaka jest moja właśnie rutyna, jeżeli chodzi o włosy oraz o makijaż, więc zapraszam do oglądania. Zaczynam od kremu. Ten jest dr Eckstein. Następnie przechodzę już do podkładu. Ja używam podkład z Revlona, Revlon Colorstay i odcień 150. Również nakładam palcami, bo uważam, że w ten sposób jest najdelikatniejszy, w sensie najbardziej naturalny efekt. Aby zakryć większe niedoskonałości, używam do tego korektora The Multitasker Concealer z Rimmel London. Następnie wszystko utrwalam pudrem z Pierre René, to jest Rise Loose Powder. Czas na konturowanie, do tego używam bronzera z Catrice. Tutaj możecie zobaczyć. Okej, zwykle róż zostawiam na koniec, konturowanie też, ale zrobiłam to teraz. Róż jeszcze dodam, ale to już troszeczkę później. Teraz będę zajmować się moimi brwiami i do tego używam. Aktualnie jest to kredka z Lovely, ale zwykle używam z Eveline. Po prostu nie było jej w sklepie, musiałam coś kupić do brwi, ale też jest dobra, jest taka precyzyjna i bardzo lubię takimi rzeczami obrysowywać mój kształt brwi. I następnie utrwalam moje brwi takim żelem z Eveline. Okej, możemy teraz przejść do oczu. Do oczu najczęściej używam takie oto paletki z Maxineczki i bardzo lubię mieszać sobie kolor tutaj aż. Widzicie, że jest najbardziej przeze mnie używany. Z czymś cieplejszym, na przykład z różem, którego używam, albo tutaj z takim pomarańczowym cieniem. Więc tutaj troszeczkę się pobawimy. Ojejku, ale mi się wysięło. Zaraz to rozblendujemy, nie przejmujcie się. Teraz już płaski pędzel na dolną powiekę. Zazwyczaj do dolnej części używam już tego ciemniejszego cienia Smoke. Okay, wygląda to mniej więcej tak. To jest, mówię, szybki makijaż. Teraz używam błysku. Często używam tego różowego, jest taki jasny, a jest bardzo mocny, fajnie się wyróżnia na oku. Też używam do tego najczęściej palca, ale mam również też pędzle takie specjalne, jakby do nakładania świecących cieni. Po prostu lubię to robić rękami. Co lubię robić, to wziąć sobie bardzo precyzyjny jakiś właśnie pędzelek i właśnie zamoczyć go w czarnym cieniu i zrobić sobie taką a la kreskę, bardzo, bardzo delikatną. Nie używam do tego właśnie eyelinera, tylko używam tego triku z czarnym cieniem. Okej, mniej więcej coś tam wyszło. I teraz właśnie używam maskary. To jest taki przykład, ale ja bardzo lubię również maskarę z Eveline. Będę musiała się przejść i nabyć. Już prawie jesteśmy skończeni tak naprawdę. Używam konturówki do ust teraz. Konturówka jest z Eveline. Powinniście mnie zasponsorować. I obrysowuję po prostu kształt ust. Okay, wygląda mniej więcej tak. I na sam koniec używam różu. Róż, czyli ten
Loves Hue. Tak się nazywa. I róż naprawdę w tej paletce Maxineczki jest najpiękniejszy, jak w ogóle możecie sobie wyobrazić. Jest po prostu idealny, idealnym odcieniem różu. Bardzo pasuje, no, mi chociażby właśnie, ale z tego co widziałam po recenzjach parę lat temu, no to więcej osób po prostu wypowiadało się pozytywnie o tym różu. Dlatego bardzo, bardzo polecam w ogóle zainwestować sobie w tę paletkę. Jest tutaj napisane, że jest travel friendly, czyli możecie ją po prostu zabrać w podróż ze sobą i tutaj macie tak naprawdę wszystko. Macie tutaj rozświetlacz, róż, bronzer i właśnie takie podstawowe kolory do oczu. Myślę, że to jest bardzo fajna opcja. I tak prezentuje się gotowy makijaż. Czasami oczywiście również dodaję, nie wiem, rozświetlacz na przykład, to zależy od okazji. Czasami zmieniam kolory na oczach, więc to nie jest tak, że cały czas wygląda tak samo, ale myślę, że łapiecie, co robię po kolei. I używam, myślę, przystępnie cenowo kosmetyków. No, jeżeli chodzi o kosmetyki, to tak. Jeżeli chodzi o kosmetyki do pielęgnacji twarzy, no to już wybieram troszeczkę droższe. Ale myślę, że to jest całkowicie przystępna cena jak na kosmetyki do makijażu i możecie sobie na nie pozwolić. Dajcie znać, co wy sądzicie o tym makijażu. Ja idę się zaraz ubrać, przebrać do kościoła w sukienkę i pokażę wam jeszcze, jak wyglądam. I tak prezentuje się moja gotowa stylizacja, jestem gotowa już do kościoła i zaraz wam pokażę jeszcze czego używam do włosów. A więc, to są wszystkie produkty, których używam do włosów. Tutaj jest zwykły szampon, jest on przezroczysty. Używam go no, najczęściej zdecydowanie, to jest drugi szampon i on już jest fioletowy. Używam go tak raz na 2 tygodnie. Tak mi poleciła fryzjerka, powiedziała, że jakbym używała częściej, co kiedyś robiłam, bo miałam tylko ten, no to przesusza włosy. Po szamponie, który pienię 2 razy na włosach, czyli nakładam szampon na włosy, spłukuję i nakładam jeszcze raz, tylko trochę mniej. Potem wysuszam lekko włosy ręcznikiem i nakładam tę odżywkę. Wszystko jak widać jest z Maxime, ja to kupuję w jednej hurtowni. Po spłukaniu odżywki, którą trzymam jakoś 3 minuty, suszę delikatnie włosy i zarówno przed suszeniem, jak i po suszeniu daję sobie ten olejek. Więc myślę, że pomogłam wam. To są te kosmetyki, których używam. Dajcie znać, czy wam się też sprawują, jakbyście właśnie takie nabyły. I tyle. Myślę, że na tym skończymy dzisiejszy filmik. Ja dziękuję wam za oglądanie. Dajcie znać w komentarzach, jak się podobał wam mój makijaż. I tyle. Może macie jeszcze jakieś rady dotyczące pielęgnacji włosów czy twarzy? Z chęcią przyjmę. Dziękuję. Cześć.